Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy w Galerii Postu 11 w Schodach przy ulicy Bernardyńskiej. Witamy w bardzo szczególnym miejscu. Jesteśmy budynkiem między dwoma kościołami. Za tymi drzwiami jest niewielki pokój i tam jest taki pomieszczenia mieszkalne i były kościół panien Bernardynek. Za tymi drzwiami było przejście nad ulicą i prowadziło do kościoła byłego zakonu Bernardynów. Czyli jesteśmy między kościołem Bernardynów i kościołem Bernardynek. I jesteśmy między dwiema szkołami. Na placach Bernardynek, wykupionych przez lubelskich kupców, została wybudowana szkoła. Szkoła nosząca imię głównych fundatorów. Jak ktoś się będzie kiedyś interesował, to 95% pieniędzy na tę szkołę dali bracia Feterowie, a 5% kupcy i przemysłowcy lubelscy. To dlatego nosi ich imię. I to z miesięcznym opóźnieniem po Warszawie pierwsza szkoła, która zaczęła nauczać w języku polskim. A za tym murem, który tam Państwo tak wdzięcznie się Panie opierajcie, to była szkoła Gimnazjum Staszyca, które ma najstarszą historię w naszym województwie. Najstarsza, czyli między dwiema szkołami, dwoma kościołami, a jesteśmy w 1/4 byłego klasztoru panien Bernardynek. To została ta część, ocalała, bo została wyremontowana na mieszkania dla nauczycieli szkoły Feterów. I panny Bernardynki co tu prowadziły? A prowadziły pensje dla szlacheckich dziewczyn, a w ostatnim okresie także dla mieszkańskich dziewczyn. I uczyły między innymi różnych tych sztuk plastycznych. Tam szycie, tkanie, farbowanie. Drogie materiały, jak ktoś tam wyszywał złotem, to nie oddawał tej nitki każdemu w usługę. One się tutaj tego uczyły, żeby być dobrymi żonami. A mnie przypadł zaszczyt poinformowania mieszkańców Lublina o tym, iż Wydział Grafiki Artystycznej w Łodzi świętuje swoje 45-lecie. Jest to Wydział Grafiki Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi imienia Władysława Strzemińskiego. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości na wernisaż. Witam pana profesora Cieka, witam panią Agatę Stępień, witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Zapraszam radę. 45 lat temu pasja twórcza kilku artystów była zaczątkiem Wydziału właśnie Grafiki Artystycznej. Dziś w wydziale funkcjonuje 7 profesjonalnych pracowni. Ja sobie pozwolę tutaj teraz szybko wymienić wszystkie pracownie. Jest to tak, pracownia sitodruku profesor właśnie Agaty Stępień, pracownia technik cyfrowych profesora Grzegorza Chojnickiego, pracownia technik drzeworytniczych i książki artystycznej profesora Dariusza Kacy, pracownia technik litograficznych profesora Witolda Warzywody, pracownia technik łączonych profesora Sławomira Cieka, pracownia technik metalowych profesora Krzysztofa Wawrzyniaka oraz pracownia podstaw grafiki warsztatowej doktor habilitowanego Krzysztofa Pieczorka. Kuratorem wystawy i autorką cyklu Miesiąc Grafiki jest pani Anna Maria Perłowska-Wejser. Jest ona adiunktem w Zakładzie Grafiki Artystycznej Wydziału Artystycznego UNCS-u. Proszę Państwa, ciasno jak na takim wernisażu. Dzisiaj galerii by było, to by było świetnie. A w każdym razie cieszę się, że przyszliście i znajdujemy się teraz w tej pierwszej sali, w której są prace moje, tu i tu, to są te dwie prace mojego asystenta Pawła Kwiatkowskiego, bardzo zdolnego artysty młodego pokolenia, już zdobywającego laury, między innymi ostatnio na Trynale Grafiki w Krakowie. Te dwie prace są tutaj, która towarzyszy mi pani Agata Stępień, pani profesor Agata Stępień, która
prowadzi pracownię serigrafii. To są prace wykonane właśnie w technice sitodruku. Albo sitodruku, albo serigrafii, no różnie to jest nazwane. W każdym razie chodzi o to samo. Na pewno technika Wam znana bardzo dobrze z wszystkich nadruków, prawda, na koszulkach i tak dalej. Natomiast od pewnego czasu jest to również technika już uznana jako technika klasyczna w grafice artystycznej. Tutaj się tak składa, że ja również w tej technice pracuję i moje prace są również wykonane w tej technice serigrafii. Natomiast prace Pawła Kwiatkowskiego to są monotypie wykonane metodą przedruku. Prosty przedruk, ci, którzy mieli do czynienia z litografią, na pewno wiedzą, o co chodzi. Przedrukowuje się albo z gazet, albo z innych druków. Tworzy się grafikę, no niestety pojedyncze egzemplarze. I tu jest jeszcze jedna praca. To jest praca studentki z mojej pracowni. Wykonana w technice kolagrafii i druku wypukłego. To jest ten element na dole. Na górze jest kolagrafia, czyli jakby tworzenie matrycy nie w klęsłodrukowej, nie poprzez wycinanie w głąb, tylko nakładanie na powierzchnię, na górę. To znaczy budowanie, dokładanie do matrycy, a nie odejmowanie. No tak pokrótce można było powiedzieć. Te prace tutaj się znalazły nie dlatego, że chcieliśmy się jakoś oddzielić, to po prostu robimy większe prace. Musieliśmy je zmieścić w jakiejś sali, która by się do tego... Sala odrzucona. No nie, właśnie nie traktujmy tego jako coś szczególnego. Cała wystawa miała być taka, że mieszamy studentów, pracownie, nie wydzielamy tego w ten sposób, nie chcemy pokazać. Chcemy pokazać się po prostu jako całe środowisko, a nie jako poszczególne pracownie, co robią dla porównania, tak jak to się często dzieje na takich wystawach uczelnianych do oceny danej pracowni, które się odbywają na wszystkich uczelniach, na UMC się robi. Teraz znajdujemy się w drugiej sali, której już jakby więcej pojawia się studentów, profesorów, studentów, ten miks nastąpił bardziej wyraźny, bo prace, jak widzicie, są bardziej różne. I może zacznijmy od tych prac, albo nie, zacznijmy od prac profesora Witolda Warzywody, który u nas prowadzi pracownię litografii. Specjalizuje się, no jest wybitnym, poza tym, że jest świetnym artystą, to jest również wybitnym technologiem. Napisał pracę na temat technologii litografii. Tutaj drukuje z wielu, naprawdę z wielu kamieni, to jest wydrukowane, nie wiem, kilkunastu matryc wykonanych na kamieniu. No, ma jakby do tego taką specjalne podejście, no, lubi to robić i poświęca bardzo dużo czasu właśnie na wykonanie jednej takiej pracy. To trwa i trwa i trwa. Tutaj mamy pracę naszego młodego asystenta Piotra Skowrona, który jest asystentem u profesora Agaty Stępień. Od tego roku prowadzi zajęcia, już w ubiegłym roku był stażystą, w roku przeszedł już ma do normalnej, na normalną funkcję przełamania. Te dwa środki są studenckie, studentki właśnie z pracowni serigrafii. Ta straszna paszcza, to jest również praca kolagraficzna z mojej pracowni. I co my tutaj mamy jeszcze? Gdzieś tam jest chyba pracownia litografii, tak? To jest studentka. Tak, i tu jest bardzo też naszej utalentowanej studentki praca w technice litografii.
ona głównie to się poświęcała technice dużo wypukłego. Robiła takie, tak drobno wycinać jak nikt. Wcześniej nie widziałem, żeby ktoś tak drobne otworki robił. No teraz to jest praca już w technice litografii, to trochę inaczej wygląda. Nie przywieźliśmy pracy linoletniczej. I tutaj mamy jeszcze dwie litografie z pracowni właśnie profesora Marzywody. A to też jest z pracowni litografii. Także jakby tutaj druk płaski dominuje, ale to nie było naszym celem, żeby podzielić na techniki. To po prostu tak wyszło. Staraliśmy się dobierać pracę tak, żeby one się w miarę dobrze prezentowały, a nie żeby według jakiegoś klucza je tutaj umieszczać i komponować i Państwu przedstawiać. No myślę, że tak będzie po prostu lepiej. No. Tak wypada. Mam nadzieję, że wystawa jest atrakcyjna i to się udało. Szanowni Państwo, chciałabym przedstawić Państwu pana Piotra Majewskiego, który jest profesorem na Wydziale Artystycznym UNCS-u. Jest wybitnym historykiem sztuki. I bardzo proszę, o wypowiedzenie się. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to miłe słowo, przesadzone. Przede wszystkim chciałbym powitać naszych gości, Państwa z Łodzi w imieniu społeczności akademickiej, licznie reprezentowanej tutaj dzisiaj na tym wernisażu, zarówno przez uczących pedagogów, jak też przez studentów naszego wydziału różnych lat od pierwszego do piątego. Ogromnie cieszę się, że doszło do tej wystawy kolejnej odsłony prezentacji szkół graficznych w Polsce, bo taka intencja przyświeca pani profesor Annie Weiser, Perłowskiej-Weiser. Taka idea przyświeca jej od dawna, kiedy prezentuje poszczególne szkoły graficzne działające w ramach uczelni artystycznych w Polsce. Ta prezentacja dzisiejszej Szkoły Łódzkiej jest, myślę, po pierwsze odniosłem takie wrażenie, idąc przez tę salę, że ta wystawa się tak odsłania swoje uroki. Także ten sposób prezentacji jest też niezwykle tutaj interesujący. Prace się ciekawie wkomponowały w te wnętrza, prawda, które są tak trochę rozsiane po tych dawnych budynkach klasztornych, tak, o czym pan dyrektor wspominał. Ja chciałbym wszelako powiedzieć jedną rzecz ważną, wydaje mi się, a propos Szkoły Łódzkiej. A propos Szkoły Łódzkiej, bo jest nam wiadome, było powiedziane, że Państwa Katedra Grafiki Artystycznej w tym roku obchodzi 45. rocznicę istnienia. No, wypada oczywiście pogratulować tych wszystkich lat, ale może warto byłoby powiedzieć właśnie do studentów, młodych ludzi, że Uczelnia Łódzka w zeszłym roku obchodziła 70. rocznicę powstania w ogóle. I może warto przypomnieć, że Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi powstała w roku 1945 jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych i powstała wtedy w takiej strukturze trzywydziałowej. To znaczy na samym początku istniały wydziały ceramiki, włókiennictwa i grafiki właśnie. Nie wiem, czy Państwo potwierdzicie tę informację. Nie. Uczelnia była nastawiona przede wszystkim do, żeby jak najbliżej przemysłu włókienniczego.
stopniu, ani na wykupie. To były dwa kierunki na jednym wydziale, wtedy był to jeszcze jeden wydział, czyli nie wiem jak tam dokładnie w tej historii było, czy to było rozdzielone, ale w każdym razie później się z powrotem połączyło w jeden wydział. Aha, rozumiem. Zaczynaliśmy tylko od tego. Grafika była drugim wydziałem, który powstał, drugim lub trzecim, bo nie wiem, czy w tym momencie to było rozdzielone, ale w każdym razie po tkaninie i ubiorze to był trzeci wydział. Trzeci wydział założony przez profesora Romana Artybowskiego, który w tym czasie był rektorem. I dla ciekawostką jest to, pełnił trzy funkcje. W pewnym momencie było tak, że pełnił funkcję rektora, dziekana i kierownika katedry. Natomiast warto może też powiedzieć dwa słowa o Władysławie Strzemińskim, który patronował tym początkom Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, dlatego że to on właściwie jako profesor, profesor kontraktowy, wtedy to tak się nazywało, dzięki wiedzy swojej, dzięki doświadczeniu, a także kontaktom międzynarodowym w takim środowisku międzywojennej awangardy, on, jego wiedza była takim fundamentem dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, mam wrażenie. Tak, on znaczy, był inspiratorem, on był inspiratorem do powstania uczelni. Tak, nie tylko uczelni, również Muzeum Sztuki w Łodzi, które cieszy, do pewnego czasu cieszyło się dużym uznaniem. Również Strzemińskiemu zawdzięcza swoją główną kolekcję, z której powstało muzeum. Oto on swoje prace przekazał. Oczywiście, że tak. On pracował, no właśnie, w pierwszych latach, bo to też Państwo może nie wiecie, prawda? Władysław Strzemiński w roku 1950, a więc w okresie tak zwanego realizmu socjalistycznego, został no niestety z pracy w Akademii Sztuk Pięknych zwolniony przez ówczesnego wiceministra kultury Sokorskiego, ale kiedy przyszły czasy, lata odwilży w 56-57 roku i już po śmierci Strzemińskiego, następuje taki moment rehabilitacji jego osoby, jego pamięci. W roku 1957 właśnie w Łodzi odbyła się wystawa retrospektywna Strzemińskiego i Katarzyny Kobro. I później właściwie jego postać, jego dorobek, jego twórczość wydaje mi się nieustannie przyświecały działalności rozwojowi właśnie uczelni łódzkiej, aż do momentu, kiedy w roku 1988 uczelnia łódzka przyjęła imię Władysława Strzemińskiego, tak, prawda? Tak. To też tak, o wielu profesorów, pan Strzemiński miał dużą charyzmę. Ściągał do siebie mnóstwo ludzi. Nawet jak już nie pracował na uczelni, to studenci przychodzili do niego do domu na korekty, utrzymywał z nimi kontakt. Także był szczególnie lubiany może przez władzę. Nie był tak bardzo lubiany, jak był lubiany przez studentów i szanowany. I to myślę, później wielu z nich zostało profesorami. Między innymi profesor Fiołkowski był uczniem. I nie tylko, bo jakby ta myśl, on Strzemiński wykładał historię sztuki. Zajęcia teoretyczne prowadził, a wywarł na uczelnię duży wpływ, szczególnie to, co jest dzisiaj, można powiedzieć, jeszcze w dużym stopniu charakteryzuje łódzką uczelnię. To jest ta myśl Strzemińskiego, porządek kompozycyjny, to są te przywiązywanie olbrzymiej wagi do kompozycji. To jak w żadnej innej uczelni u nas trwa to i to jest, to są zajęcia dosyć trudne, wymagające i studenci może często narzekają, ale dostają dobrą szkołę z tej dziedziny, co jest tradycją zapoczątkowaną przez Strzemińskiego, bo jakby on na to zwrócił uwagę. No tak, on wykładał historię sztuki i wykładał, to się nazywało grafika funkcjonalna. Tak, tak, tak. I liternictwo wykładał. Nie typografię, tylko liternictwo. I zdaje mi się, że zagadnienia teoretyczne dotyczące formy też taki przedmiot. Tak, prowadzi. Takie właśnie zajęcia teoretyczne, ale nie prowadził zajęć z malarstwa, z tych klasycznych technik. Mhm. To się tak mówi, to kojarzy się raczej z jego jako malarza, że powinien prowadzić zajęcia malarskie, ale nie prowadzi. Mhm.
No, w takim razie no, ta kontynuacja w Postrzemińskim jest, prawda? W, jak najbardziej. Uczelni łódzkiej. Ten duch Strzemińskiego, ten duch Strzemińskiego tak, istnieje i się wyczuje, tak? A teraz powstał też film o Strzemińskim. No właśnie, wchodzi na ekrany, nie wiem czy to dzisiaj, czy jutro. Wajda, będzie premiera filmu Powitam. Z Lindą chyba z Lindą Strzemińskiego. Koniecznie ten film trzeba zobaczyć, co jestem bardzo, bardzo ciekawy. Natomiast wydaje mi się, że ta inicjatywa, w ramach której w Lublinie odbywa się ta wystawa wspaniała, czyli Miesiąc Łódzkiej Grafiki, jest też godna podkreślenia i jak gdyby kontynuacji. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że dzięki właśnie tej takim inicjatywom jest możliwość wymiany doświadczenia międzyśrodowiskowego i jest też możliwość, jeżeli byśmy spojrzeli na całość, no jak gdyby oceny, prawda, kondycji grafiki artystycznej w takim rozumieniu ogólnopolskim. Dlatego, że kolejne odsłony właśnie tej imprezy no są, dają tę możliwość przyglądania się poszczególnym środowiskom, poszczególnym szkołom graficznym, wyłania się z tego przeglądu taki obraz całości. Ja będę Anię namawiał do tego, aby pomyślała o publikacji, która mogłaby być zwieńczeniem, prawda, całego cyklu prezentacji poszczególnych szkół artystycznych, graficznych. To warto, bo rzeczywiście kondycja grafiki artystycznej polskiej jest bardzo dobra. Nie chcę tutaj jakby tak z własnego punktu widzenia patrzeć na to bardzo subiektywnie, ale to możemy, śmiało można powiedzieć, że to jest ta dziedzina sztuki, która na świecie jest bardzo wyraźnie doceniana. My się bardzo liczymy na świecie, jeśli chodzi o grafikę artystyczną. Może w innych dziedzinach sztuki już tak dobrze nie jest, że nie aż tak się liczymy, ale my i Japończycy, to na tym, że z tym spotykamy się prawie przy każdej wystawie zagranicznej. Ja mówię, a to jest Polski, wiadomo. I tak trzymać tutaj do młodych apel. Także bardzo liczymy na młodych i bardzo liczymy na młodych. Bardzo dziękujemy za przybycie, za otwarcie wystawy. No i zapraszamy do Lublina częściej. Na pewno będziemy częściej przyjeżdżać, bo Lublin jest miejscem bardzo atrakcyjnym. Jeśli mogę jeszcze dwa słowa, to bardzo serdecznie chciałbym Pani podziękować za zaproszenie nas do tej prezentacji, do zrobienia wystawy, pokazania Państwu prac z Katedry Grafiki Artystycznej w Łodzi. Szczególnie Pani Annie Weiser, z którą, która dzisiaj no niestety nie może być obecna, ale która jakby dała sygnał, dała impuls, żebyśmy to mogli tutaj Państwu zaprezentować. Szczególne również słowa za świetne przyjęcie i organizację chciałem złożyć Pani Marii Sędowskiej. Pani dyrektor, która tutaj, Pani Marta Kliska, przepraszam, że zerkam z pamięcią, nie jest tak dobrze. Ja się też swojego nazwiska dużo uczyłam. Panu Benonowi Bujnowskiemu też za to, że umożliwił nam dostęp do tej galerii. Panu Grzegorzowi i panu Tomkowi, którzy nam pomagali wczoraj przy ustawianiu tych prac, naprawdę wnieśli nam tutaj bardzo wydatną pomoc. Mam się serdecznie podziękować. Pani komisarz z naszej strony, Agata Stępień, która w Łodzi tą wystawę przygotowywała, organizowała, naprawdę poświęciła za to dużo czasu i wydatnie pan Damian Idzikowski, pseudonim Idzik, też pomagał tutaj i też poświęcił dużo czasu, tak chyba. Również serdecznie dziękuję. Państwu serdecznie dziękuję za przybycie. Ale tobie dziękujemy, że z nami przyjechałeś. Dziękujemy.
wartością jest to rzadki profesor. Bo największym problemem wernisaży to jest jak autor ma przemówić do gości. Gratuluję. To nie? Się w słuch teraz, bo... teraz tylko krótko Państwu powiem, kto jest, to żeby było jasne, jest jaki pracownik. Pracownia technik drzeworytniczy profesora Dariusza Kacy. To jest praca studencka. Profesor wisi tam w końcu na tych dwóch podwórstronach. Pracownia postaw grafiki warsztatowej, którą reprezentuje tutaj właśnie wspomniany Idzik, który jest asystentem profesora Krzysztofa Wieczorka. Praca z pracowni druku cyfrowego, z technik metalowych profesora Wawrzyniaka. Też Wawrzyniaka. Też pracownia druków klęsłych. Teraz to były prace studenckie. Teraz przechodzimy do profesora. Nasz były rektor profesor Grzegorz Kalinacki, techniki cyfrowej. Jest dużym specjalistą, jeśli chodzi o kształtowanie obrazu płaskiego, wychodzącego z formy 3D. Więc tak od pewnego czasu tak było. Wcześniej zajmował się wyłącznie drukiem wklęsłym, akwafortą. Też był znanym specjalistą, no ale teraz nowe technologie, przeprowadzi pracownię druku cyfrowego. Praca wspomnianego Idzika. Tutaj autor, jeśli będzie chciał coś powiedzieć, to bardzo proszę. To teraz, żeby... Dlaczego taka duża? Dlaczego taka duża? Bo mam kompleks i... to jest praca... Bo jest moim absolwentem, a u mnie się robi duże prace. Pracowni technik łączonych, gdzie minimalny format to jest 100. Na 70 to jest punkt wyjścia tak naprawdę w tej pracowni, a od pewnego momentu zaczęliśmy się tam w parę osób ścigać formatowo też, więc to jest w ogóle jeszcze przed praca, która powstała rok przed dyplomem, bardziej poszukiwanie jeszcze jakimś, bawienie się formą, materiałami, technologiczne podejścia niż taka już docelowa praca, bardziej proces myślowy. Tak, no ale to... Doprowadził do dyplomu. Chociaż już nasz pracownik dydaktyczny, to jeszcze praca jest jako studencka. No. Tutaj prezentowana się studentem. Tutaj jest dwie prace asystenta z pracowni litografii Tomka Marcaka. Obok wisi jego małżonka, asystentka w pracowni technik węzłodrukowy, Alicja Hawisiak-Matczak. Przechodzimy dalej. To są... akwatinty. Tutaj są prace profesora Wieczorka, który prowadzi pracownię podstaw grafiki warsztatowej. Jest specjalistą, jeśli chodzi o druk wklęsły. To jest jego ulubiona technika. I tutaj jakby tworzy kolaże z wielu matryc sklejanych, kombinowanych. Nawet same prace składa i tworzy też kolaże z samych już prac. Ale wszystko zawsze się rozpoczyna od druku wklęsły. Tutaj mamy dwie prace asystenta w pracowni druku cyfrowego, Roberta Jundo. Wiecie co jest druk cyfrowy, to już ja nie będę tłumaczył. Tu jest jeszcze jedna praca asystenta profesora Agaty Stępień z sitodruku. Na chwilę się jeszcze zatrzymam, bo tu jest i sitodruk, i druk wypukły, i druk wklęsły. Druk wklęsły robiony na płytach niemetalowych, tylko na plastikowych. Na pleksiglasie i na pleksiglaso podobnych matrycach.
To są prace profesora Wawrzyniaka. Razem studiowaliśmy w jednych pracowniach. Tak się złożyło, że całe studia przeszliśmy studiując w tych samych pracowniach. Teraz on prowadzi pracownię druku wklęsłego, ale pozostał wierny drukowi wypukłemu. Linoryt zawsze i nigdy nic innego nie robił. No, poza tym, że prowadzi zajęcia, musi się z tym drukiem wklęsłym, ale ma dobrą specjalistkę, asystentkę, która jest bardzo dobrym technologiem i tutaj sobie świetnie radzą. Tutaj są prace studenckie. To jest druk wklęsły, to są trzy prace studenckie, to jest od was? To jest podstawy druku, podstawy grafiki warsztatowej. Myśmy zmienili nazwę, kiedyś się nazwaliśmy Katedrą Grafiki Warsztatowej, a bodajże 3 lata temu, 2 lata temu. Aż tak nie pamiętam. Sam to inicjowałem, więc powinienem pamiętać, no ale bieg robi swoje. Dlatego się tak zawsze zastanawiam, bo pracownia jest podstaw grafiki warsztatowej, natomiast katedra nazywa się Katedra Grafiki Artystycznej. Proszę zwrócić uwagę, profesor Wieczorek, człowiek niezwykle precyzyjny, jakie robi. Nie, to ja jestem niezwykle precyzyjny. To ty zrobiłeś? Ale... Ale jak ciebie znam, to nie z twojej inicjatywy wyszło. No tutaj mamy odprysk, czyli też... Ja tylko może powiem, że ta praca kojarzy mi się z naszym miastem, ponieważ jedna z legend o powstaniu miasta mówi Karl Lublin. Skąd się wzięło nasze miasto? Lublin. Lublin. No, to... Tu jest, tutaj jeszcze pokazujemy jedną pracę z suchym płotkiem. No, po prostu pogadaliśmy tam, żal nam było ją tę pracę odstawić, żeby suchy płok też zaistniał wśród tych wszystkich prac. To są oczywiście prace z technik drzeworytniczych chyba, prawda? Czy wklęsło? No tak, ale to technika suchego płotu, przede wszystkim ona też zaistniała. Jakby no, jakiegoś tam bogactwa tych technik. Tutaj mamy, to jest w mojej pracowni, praca wykonana właśnie w kolagrafii, czyli klej polimerowy na podłożu i to jakby maluje się, z tego się drukuje. Pracownia z serigrafii od profesora, to są studenckie prace. Profesora Agaty Stępień, pracownia z druku cyfrowego i pracownia z sitodruku również od profesora Agaty Stępień i tutaj dwie prace profesora Dariusza Hacy, który prowadzi pracownię technik drzeworytniczych i książki artystyczne. Tutaj jest praca naszej pani, która jest u nas asystentem technicznym. Pracuje zarówno na podstawach, jak i na jakich pracowni się to było. A najczęściej przysiaduje u mnie. I daje rady, ogarnia wszystko sprawami organizacyjnymi, też się zajmuje doskonale. Także, a to jest sito. A w technice sitodruku, w której jest jakby można być największą specjalistą. Także teraz już na pewno wszystko i dziękuję bardzo.